MSI wchodzi na rynek budżetowych monitorów. Będzie nowy hit? Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam premierowo pokazać nowy monitor od MSI. Ich serie MPG czy też MAG cieszą się na naszym rynku naprawdę dużym powodzeniem, ponieważ w miarę dobrej cenie oferują dobrą jakość wykonania, dobre matryce i ogólnie mówiąc dobre pomysły krojone dla graczy. Czy tak samo będzie tutaj? MSI Optix G241VC to nic innego jak monitor 24-calowy o rozdziałce 1080p na matrycy VA i odświeżaniu 75 Hz. To wszystko jest jeszcze zakrzywione i na dzień, kiedy to nagrywam, kosztuje 699 zł. Brzmi na papierze naprawdę intrygująco. Ale jak będzie w praktyce? Zapraszam do oglądania. Tradycyjnie jak to u mnie, zaczniemy od jakości wykonania i wyglądu. Pierwsze, co rzuca się w moje ręce, to waga oraz solidność całości. Tył monitora pokryty jest jedną wielką warstwą twardego tworzywa, a poniżej znajdziemy wycięcie na porty. Jeśli chodzi o porty, to znajdziemy tam tylko i wyłącznie HDMI oraz VGA. I moim zdaniem zdecydowanie brakuje tutaj DisplayPorta, który w 2019 roku wkracza powoli w standard. A co bardzo ważne, pozwala włączyć G-Sync dla posiadaczy karty NVIDIA. Tutaj tego niestety nie zrobimy. Gdyby nam przeszkadzało to wycięcie, to nie ma żadnego problemu, ponieważ w zestawie dostajemy plastikową zaślepkę. Cały monitor trzyma się na jednej metalowej podstawie, która jest ciężka, solidna i bardzo dobrze wykonana. Ale niestety nie daje nam możliwości jakiejkolwiek regulacji, nie licząc przechylania w górę i w dół. Szkoda. Przechodzimy do przodu monitora i tutaj widzimy chude ramki po bokach oraz u góry, jak i grubszą ramkę na dole z matowym logiem MSI. Monitor prezentuje się schludnie, elegancko i bardzo minimalistycznie, a jego jakość wykonania w porównaniu do ceny jest wręcz fenomenalna. Jest on ciężki i solidny, spasowanie jest tutaj wręcz idealne, a tworzywo, z którego wykonany jest cały monitor, wydaje się w rękach bardzo wytrzymałe. Dodatkowo pozytywnie zaskoczyła mnie ciężka i solidna metalowa podstawa, ale tak jak wspomniałem, jej regulacja to zdecydowanie wielki minus. Następnym minusem jest brak montażu beca, co w połączeniu z taką podstawą jest naprawdę dziwną decyzją ze strony MSI. Co ważne, monitor jest również zakrzywiony, ale moim zdaniem w przypadku monitorów ledwo 24-calowych to zakrzywienie jest miłym dodatkiem, jednak nie wpływa jakkolwiek na immersję użytkowania czy grania. No właśnie, a co można powiedzieć o samej matrycy? Po wyjęciu z pudełka i zresetowaniu wszystkiego do ustawień fabrycznych, sama matryca jest dobra, ale mogłaby być lepsza. Za duże plusy możemy uznać temperaturę barwową, która jest wręcz idealna. Błon Delta E, jak na taką cenę, jest jak najbardziej poprawny, czy też pokrycie przestrzeni barwowej, które jest ok. Ale niestety ogromnym minusem tego egzemplarza jest jego bardzo słabe podświetlenie. Jest ono zarówno bardzo ciemne, jak i nierównomierne, ponieważ w lewym dolnym rogu dochodzi do bagatela 14%. W takim razie, jak się z tego korzysta na co dzień i w grach? Codzienne użytkowanie jest bardzo dobre. Połączenie rozdziałki 1080p z 24-calową jednostką daje nam dobry i ostry obraz. Same kolory, a przede wszystkim ich odwzorowanie jest na naprawdę dobrym poziomie, tak więc i o to nie powinniśmy się tutaj martwić. Kolory są żywe i jako, że jest tutaj matryca VA, to kontrast robi robotę i czerń jest ładnie czarna. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to jasność matrycy. Ponieważ podczas testów monitor praktycznie zawsze miał na 100% jasności i czasami, kiedy w pokoju było bardzo jasno, chciałbym, żeby było mimo wszystko jaśniej. Był to on po prostu dla mnie za ciemny. Czas przejść do gier i tutaj warto wspomnieć o dwóch ważnych liczbach. Mowa tutaj o 75-hertzowym odświeżaniu i czasie reakcji wynoszącym 1 milisekundę GTG. W środku znajdziemy FreeSync, tak więc jeśli mamy kartę czerwonych, to możemy włączyć synchronizację. W jakimkolwiek innym wypadku jesteśmy zdani na FreeSync'a. Podobnie jak i w codziennym użytkowaniu, mamy ładne żywe kolory oraz dobry kontrast, ale niestety widoczne jest smużenie monitora. Na szczęście w menu znajdziemy opcję Overdrive i w moim przypadku zadziałała ona bardzo dobrze. Na ustawieniach średnich ghosting był najmniej widoczny. Oprócz Overdrive mamy również możliwość wyboru kilku predefiniowanych profili, jednak żaden z nich nie wyróżnia się niczym szczególnym. Warto podkreślić tutaj, że jeśli włączymy opcję Overdrive, to nie możemy wtedy zmienić ani jasności, ani kontrastu, a sam monitor po włączeniu tej opcji staje się jeszcze ciemniejszy. Bonusowym dodatkiem od MSI jest możliwość włączenia celownika na monitorze i jeśli chodzi o takie udogodnienia dla graczy, to jest to wszystko. Bawiłem się bardzo dobrze, kolory są żywe, kontrast również bardzo fajny, a smużenie udało mi się leciutko zminimalizować przez opcję Overdrive. Tak więc jeśli chodzi o gry, zarówno do bardziej statycznych, jak i do bardziej dynamicznych, osobiście byłem zadowolony. Skoro o menu była mowa, to przejdźmy właśnie do niego. Osobiście mi się podoba, jest bardzo proste i intuicyjne, a grafiki pokazują tutaj praktycznie wszystko w bardzo zrozumiały sposób. Niestety jednak nie oferuje ono nam zbyt dużo. Możemy zrobić tutaj całkowite podstawy, bądź wybrać kilka predefiniowanych profili, albo włączyć opcję Overdrive i to by było dosłownie wszystko.
Podsumowując, MSI Optics G247VC to monitor wręcz fenomenalnie wykonany. W tej półce cenowej jest to zdecydowanie najlepiej wykonany monitor, jaki miałem okazję kiedykolwiek testować. Jest solidny, ciężki, bardzo dobrze spasowany, a metalowa podstawa idealnie trzyma wyświetlacz na biurku. Niestety minusem jest brak montażu Vesta, czy też praktycznie brak jakiejkolwiek regulacji, a sama matryca w moim egzemplarzu mocno ucierpiała przez podświetlenie, które jest ciemne i niestety bardzo nierównomierne. Jest to interesujący monitor w, powiedziałbym, odpowiedniej cenie, ale chociaż z zewnątrz wygląda on idealnie, wykonany jest bardzo dobrze, a sama matryca pod względem barw czy fabrycznej temperatury jest obiecująca, to zdziwiło mnie to nierównomierne i ciemne podświetlenie. No i już jesteśmy po recenzji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało, to postaram się to poprawić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli o czymś nie powiedziałam, jak zawsze, komentarze są Wasze. Śmiało zadawajcie pytania, pytajcie właśnie o ten sprzęt, czy też o jakikolwiek inny. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, albo po prostu chcielibyście coś innego zobaczyć na Morele TV, to ponownie piszcie swoje propozycje, komentarze i pomysły właśnie na dole. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.